Hej, dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, czego programista powinien się nauczyć w pierwszej kolejności. Albo przynajmniej powinna to być jedna z pierwszych rzeczy, której się uczy, podejmując pracę jako programista albo jeszcze przed pierwszą pracą. Ale wydaje mi się, że ta rzecz, o której będę tutaj mówił, przyda się również i osobom, które nie tylko uczą się na programistę czy testera, czy ogólnie chcą wejść do świata IT, ale to jest bardzo przydatna rzecz, której można się nauczyć. A mianowicie tą rzeczą jest, jak się uczyć, gdyż, jak już wspominałem na jednym z poprzednich filmów, szkoła nie przygotowuje nas do tego, jak się uczyć a jedynie jest sposób najbardziej klasyczny, czyli zdać, zakuć, zapomnieć. I w świecie takim prawdziwym życiu z nowymi technologiami, gdzie pojawiają się co rusz nowe rzeczy, nowe programy, nowe technologie, nauka tych nowości jest niezbędna w codziennym życiu. Dlatego poznanie procesu, jaki zachodzi podczas poznawania nauki nowych rzeczy, jest bardzo potrzebne w dzisiejszym życiu. Więc pierwszą rzeczą jest właśnie nauka. I tutaj można znaleźć kilka książek, kilka publikacji, ale również filmów na YouTubie, które pokazują jak się uczyć, kiedy się uczyć, i jak ważne jest to, żeby odpocząć podczas takiego nauczania. Więc jeżeli masz, powiedzmy, że złe doświadczenie ze szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum albo innej instytucji, która powinna cię przygotować do życia, to niestety ten proces musisz przeprowadzić sam i we własnym domowym zaciszu, Nauczyć się, jak Ty pozyskujesz wiedzę, gdyż z mojego własnego doświadczenia wiem, że nie wszystkie techniki, które gdzieś są opisywane, są w 100% dla mnie przydatne. Wręcz przeciwnie, niektóre z tych technik spowalniają i sprawiają, że wolniej się uczę. Dlatego dobrze by było, gdybyś poznał kilka takich technik i spróbował zastosować część z nich we swoim codziennym życiu. Bo no, nie ukrywajmy, taka zdolność pozyskiwania nowych rzeczy i zdolność nauczania jest ważna i wydaje mi się, że po tym okresie, który teraz mamy, pandemicznym, będzie jak najbardziej potrzebny jakiś sposób, Pozyskiwania nowej wiedzy i osoby, które będą poszukiwały po tym okresie pandemicznym nowego zajęcia, i na pewno sposób, w jaki będą przyswajać nową wiedzę, bardzo im się przyda. I tutaj, też z mojego doświadczenia, mogę opowiedzieć pewną historię o człowieku, którego poznałem parę lat temu w jednej z firm i był to chłopak, który miał 21-22 lata i skończył maturę, skończył liceum i nic nie robił z tym. To znaczy dalej się nie rozwijał, tylko zatrzymał się na pewnym etapie swojego rozwoju i z jego perspektywy rola kuriera, akurat w firmie kurierskiej, była Maksimum, które był w stanie osiągnąć i nie był w stanie wyjść poza ten obręb. gdyż, jak sam twierdził, nie jest w stanie w wieku 21 czy 22 lat nauczyć się nowych rzeczy. Miał problemy z obsługą nawet nowej konsoli, którą sobie wtedy zakupił, gdyż nie potrafił obsługiwać menu, więc bardzo szybko można przyzwyczaić mózg do tego, co już znasz i jeżeli dalej nie rozwijasz swoich zdolności i nie uczysz się jak się uczyć, no to niestety zostajesz zepchnięty na pewien rodzaj marginesu, gdzie nie jesteś w stanie wybić się i nie jesteś w stanie być konkurencyjny. I to tyle, jeżeli chodzi o ten szybki film i opowiadanie, czego powinieneś na początku się nauczyć i mam nadzieję, że Jakości pomogłam, i do zobaczenia za tydzień.